muszę powiedzieć, że jak na owe czasy poziom tego lokalu mógł konkurować z najlepszymi lokalami w Krakowie. Arkadia słynęła przede wszystkim z doskonałego klimatu, jaki panował w tym lokalu, znakomitej kuchni, personelu, no a przede wszystkim zespołu, który przygrywał do tańca w porze wieczornej. Grało się wtedy muzykę aranżowaną, był to gdzieś tam od kuchni wchodził jazz wtedy, koniec lat 50., 60., no więc potem myśmy już tej aranżowanej muzyki graliśmy już tematy jazzowe z improwizacją. Potem wchodziła już muzyka Marino Mariniego, zmienił się skład, oczywiście zmienił się charakter, już Beatlesów trzeba było umieć grać. Style tej muzyki się zmieniały. Program wprowadzano między innymi po raz pierwszy chyba wtedy w Nowej Hucie, to Arkadii zostały zaangażowane trzy panie, nazywało się to Trio Mado Girl, piękne dziewczyny z pióropuszami, tańczące przed orkiestrą. Lokal ten postawił pewne wymogi wobec swoich bywalców. Tam nie można było przyjść odpowiednio nieubranym, bez krawatu, w porze wieczornej, wtedy kiedy odbywała się działalność rozrywkowa, obowiązywały stroje wizytowe. Arkadia miała wysoką renomę w środowisku nowochódzkim, stąd była tutaj stała klientela. Przychodził profesor Zin z żoną, z córeczką na golonko, żona przeważnie jadła fasolkę po bretońsku, dżin, goloneczko, koniaczek. Miałam bardzo duży personel, 90 osób wtedy było, pracowało i każdy się starał. Była taka ciepła, dobra atmosfera wśród właśnie tego personelu i konsumentów. Także bardzo, bardzo żałuję, że ten lokal właśnie poszedł w inne ręce, a nie jest zakładem gastronomicznym, bo to jest piękny lokal, w pięknym miejscu wyeksponowany. Jak przechodzę właśnie koło tego banku teraz, to zawsze mi serce mocniej bije i wspominam sobie te wspaniałe lata, które tu zostawiłam właśnie. Wszystko zaczęło się od osiedla Strusia w Nowej Hucie. Tam przed blokiem najczęściej rozgrywaliśmy mecze na boisku asfaltowym. Również na boisku przyszkolnym, przy szkole 92. Tam mecze 4x4, 3x3. On razem z Krzyśkiem Bułkarskim zostali ściągnięci w wieku bodaj chyba 13 lat albo 14 lat, jak trafił do Hutnika. I tam od razu widać było, że ten chłopak ma papiery na granie. Niewątpliwie gra z Mirkiem to była duża przyjemność, bardzo duża inteligencja na boisku, bardzo dobra technika, potrafił korzystać z obu nóg, świetnie, w zasadzie nie widać było różnicy przy strzale, czy on uderza lewą, czy prawą, która jest jego nogą wiodącą. On w polu karnym nie tracił głowy, tylko właśnie szybko analizował, błyskawicznie analizował i uderzał z reguły tam, gdzie powinien uderzyć. Ta wartość jego była nieoceniona, bo przekładała się to na ilość zdobywanych bramek. On w każdym sezonie strzelał po kilkanaście bramek. Podanie Sermaka zamienił na gola Waligura. To już 11 trafienie srebrnego medalisty Igrzysk z Barcelony w tych rozgrywkach. Najważniejsze osiągnięcie, srebrny medal olimpijski. Wprawdzie nie zagrałem tam wiele, tylko jeden mecz. Ale to, co przeżyłem tam, to zostaje na całe życie na pewno. Piłka nożna cieszyła mnie, zawsze grałem radosny futbol, zarówno jak i w Polsce, jak i w Belgii. Myślę, że swoją grą jakąś przysporzyłem radości tym kibicom, którzy przychodzili na mecze. Ja szczególnie pamiętam dwa takie mecze, kiedy prowadziłem Hutnika w wyjazdowym spotkaniu derbowym z Wisłą Kraków. Mirek strzelił przepiękną bramkę na 2-0. Mecz się zakończył wynikiem 2-1 dla Hutnika i w meczu rewanżowym po przepięknej indywidualnej akcji Mirek również zdecydował w wyniku meczu 1-0, wygrał Hutnik na swoich stawach. I tak właśnie strzelona została jedyna zwycięska dla gospodarzy bramka meczu. W derbach Krakowa Hutnik pokonał Wisłę 1-0. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, ciemna noc w jasnościach promienistych brodzi.
aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują. Gloria, 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 in excelsis Deo. Nowa Huta, dlaczego nie? Sama to hasło wymyśliłam 6 lat temu i trwam przy nim, ponieważ jestem krakowianką z urodzenia i Kraków uważam jest jeden. Mam tendencję do łączenia raczej niż dzielenia, więc w każdej dzielnicy tego miasta, jak i w całej Polsce, koncerty organizuję, zapraszam wspaniałych moich kolegów artystów i po prostu jest pięknie. Oj maluśki, 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 kiedy rękawiczka. Albo litez jakoby kawałeczek smycka. Śpiewajcie i grajcie mu małemu, małemu. Śpiewajmy i grajmy mu, dzieciątku małemu. Bóg się rodzi, monstrum kleje, Pan niebiosów obdarzony. Ogień krzepnie, las ciemnieje, a granice nieskończone. Wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami.